Dzień dobry w Warszawie. Ja, a w Krakowie mój gość, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalecki. Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Księże Tadeuszu, czy papież Franciszek, no aż boję się tego powiedzieć, chroni mafię homoseksualną w Kościele? Myślę, że trzeba wszystkim wyjaśnić, że ta seria zarzutów, która jest pod jego adresem, a której autorem jest bardzo ważny urzędnik watykański. Arcybiskup Vigano, były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych. Poważna postać. To są bardzo poważne oskarżenia i musi być to wyjaśnione. I trochę się dziwię osobiście papieżowi Franciszkowi, że przyjął metodę milczeć, co moim zdaniem jest, tylko budzi dalsze wątpliwości. No to nie tylko wątpliwości, bo arcybiskup Vigano idzie dalej. Nie tylko twierdzi, że papież chronił tę mafię homoseksualną, ale też wyciąga z tego wnioski i mówi, cytuję, papież musi być człowiekiem, który jako pierwszy daje przykład kardynałom i biskupom, dlatego powinien zrezygnować. No, trudno mi jako księdzu się ustosunkować do takiego wezwania, natomiast rzeczywiście sytuacja jest bardzo poważna i myślę, że kryzys się będzie pogłębiał, dlatego że wychodzą kolejne fakty. Był drugi list też arcybiskupa Vigano i metoda, która została przyjęta, jest zła. To powiedzmy naszym słuchaczom, że zaczęło się to od sprawy kardynała Theodora McCarricka, który był arcybiskupem Waszyngtonu i który przez prawie 50 lat molestował kleryków, młodych księży w swoim domku nad oceanem. O tym wiedzieli wszyscy. W końcu kardynał McCarrick przeszedł na emeryturę, został odsunięty, ale podobno, tak twierdzi nuncjusz Vigano, papież Franciszek go przywrócił do części obowiązków, a właściwie pozwolił mu zamieszkać znowu w seminarium, etc. No, brzmi to wszystko strasznie. Tak, no to najbardziej skandaliczna sytuacja, że jak pan wspomniał, wszyscy wiedzieli, ale nikt nie reagował i to myślę, to jest główny powód tej choroby w Kościele. Nie to, że pojawia się zło, bo ono się zawsze będzie gdzieś pojawiało, tylko że nie ma reakcji i jest taka zasada omerta, czyli milczenia. No, ale to myślę, mówi ksiądz językiem mafii, no. No, ja jestem tutaj też bardzo ostrożny, dlatego że zmowa milczenia to nie jest tylko mafia. To jest kwestia różnych korporacji, różnych środowisk, które wiedzą o pewnych sytuacjach, nie stoją po stronie ofiar, ale sprawca jest naszym kolegą, przyjacielem, znajomym czy przełożonym i wtedy jest kryty właśnie przez milczenie. I myślę, że to jest najgorsze. Jednocześnie do skandalu homoseksualnego dochodzi, nie wiem czy nie bardziej bulwersujący, skandal pedofilski. W Pensylwanii, w jednym tylko stanie amerykańskim, udowodniono ponad 1000 przypadków molestowania dzieci, 300 sprawców. Raport jest potężny po półtorarocznym śledztwie. I rodzi się tak naprawdę pytanie. Najpierw była Irlandia, teraz są Stany Zjednoczone. Co dalej? Tak, tu trzeba dodać, że ten raport jest przygotowany przez władze świeckie, Sąd Najwyższy, więc Kościół nie poradził sobie z tą sprawą. Sprawa lobby homoseksualnego to jest sprawa ostatnich 50 lat. To ciągle wybuchało, było ukrywane, znowu wybuchało, znowu ukrywane i dopiero władze świeckie to przeprowadziły. Bardzo często działalność lobby, molestowania młodych chłopców, mężczyzn, kleryków, księży przeradzała się także w pedofilię, więc już czyny karalne przez prawo świeckie. No, tak mówi arcybiskup Vigano, który powtarza, że w Kurii Rzymskiej, czyli w Watykanie, działa homoseksualne lobby dążące do obalenia nauczania Kościoła na temat preferencji seksualnych. To są hiperpoważne oskarżenia i właściwie normalnemu człowiekowi jeżące włos na głowie. Gdzie my żyjemy, księże Tadeuszu? No mogę dodać, że ja 6 lat temu pisałem w wywiadzie wspólnie z Tomaszem Terlikowskim, że jest homoloby. Wtedy był straszny krzyk, że czegoś takiego w ogóle nie ma. Ja byłem nawet przesłuchiwany na Radzie Kapłańskiej w archidiecezji krakowskiej, gdzie mi zarzucano, że w ogóle piszę jakieś bzdury. Natomiast okazało się, że to lobby jest, które to lobby bardzo się stara, żeby właśnie nikt nie pisał, nie mówił. Vigano łamie tutaj tą zmowę milczenia, ale informacje są w bardzo wielu sprawach
najróżniejszych krajach, kościołach lokalnych. No właśnie, myślę, to jest pytanie, księże Tadeuszu, czy w Polsce, czy w polskim kościele również istnieje lobby homoseksualne? No 16 lat temu mieliśmy sprawę arcybiskupa Juliusza Peca, która nigdy nie została wyjaśniona. I to jest znowu to samo. Jest problem, oczywiście, może się to zdarzyć, ale tak kryto i tak tuszowano tą sprawę, że do dzisiaj nikt nie wie. No ale czy skoro kryto, księże Tadeuszu, tę sprawę, czy skoro nie pozwolono jej wyjaśnić do końca, to czy jest to dowód na to, że w polskim kościele istnieje lobby homoseksualne? Moim zdaniem tak. To jest to lobby może nieliczne, jeżeli chodzi o osoby, ale bardzo wpływowe, które powoduje, że czyny homoseksualne, no, które w wypadku prawa kościelnego są grzechem, przestępstwem, są tolerowane. One są tolerowane na niskim poziomie, a później się okazuje, że ludzie, którzy odpowiadają za wiele spraw, sami nie tylko są homoseksualistami, ale wciągają w sposób, wykorzystując zależność służbową, inne osoby. I to jest najgorsze. Księże Tadeuszu, wchodzą na ekrany jesienią aż 3 filmy. Najpierw film fabularny Smarzowskiego, Claire. Później film dokumentalny Tomasza Sekielskiego o wykorzystywaniu seksualnym w kościele. Będzie film Borysa Lankosza Boromeuszce, siostrze Bernadecie, która prowadziła dom dziecka i dopuszczano się tam strasznych rzeczy. Czy te filmy nie wywołają jeszcze większego skandalu? Tym razem przeniosą go na grunt polski. Czy polski kościół jest gotowy na zmierzenie się z takim problemem? Ta sprawa z arcybiskupem Pecem pokazuje, że nie jest gotowy, bo ciągle arcybiskup żyje, żyją te osoby, które tuszowały, łącznie z nuncjuszem papieckim, który później został prymasem Polski i nigdy tego nie wyjaśniono. Natomiast ja widziałem film... Nuncjusz apostolski, będący później prymasem Polski, czyli... Józef Kowalczyk, tak, który tak. był 22 lata, nie tylko w tej sprawie, ale w innych sprawach tuszował. Jest głębokie milczenie i często zdarza się tak, że to dopiero dziennikarze czy filmowcy poruszają ten temat. Jeżeli chodzi o film Smarzowskiego, to moim skromnym zdaniem Smarzowski no, zrobił z tego jednak trochę paszkwil i być może w pewnym sensie miał do tego prawo jako artysta, ale spalił temat? Nie, no miał prawo, ale film jest nieobiektywny, chociaż dotyczy bardzo ważnej sprawy. I ta bardzo ważna sprawa została no niestety w sposób karykaturalny pokazana, niemniej jednak... Ale problem istnieje, bo będą później filmy dokumentalne. Ale właśnie, i filmy dokumentalne, bo tu wyjął mi pan to z ust, dopiero filmy dokumentalne, opracowania pokazują, i jeszcze raz chcę podkreślić, to, że dzieje się zło w kościele, no to one się działo zawsze, bo był Judasz i jeszcze wcześniej zbrodnia Kaina za zabójstwo Abla w Starym Testamencie. Natomiast nie ma metody rozwiązywania tych spraw. To tak jak lekarz stwierdza, że jest nowotwór, ale podejmuje błędne działania i często na tą nieuleczalną chorobę, mówię w przenośni, daje się witaminę C. I myślę, że dzisiaj Kościół w Polsce, tak jak Kościół na świecie, stoi przed problemem, że tak dalej się nie da, bo to tak rozwala. Dalej się nie da, to wiemy wszyscy. Ja mam tylko ostatnie pytanie. Czy w tych dramatycznych sprawach, przypadkach wykorzystywania dzieci przez księży, przez zakonnice, czy Kościół rzeczywiście zawsze staje po stronie ofiar? Czy nie ma w Kościele takiej tendencji do krycia, no w końcu to nasi? Z przykrością muszę powiedzieć, że nie zawsze staje po stronie ofiar, a ostatni przypadek z diecezji tarnowskiej, gdzie kleryk został aresztowany na 4 dni przed święceniami kapłańskimi, przez 3 miesiące było głębokie milczenie. No proszę sobie wyobrazić, wchodzi policja przed święceniami, aresztuje kleryka i nikt nic nie powie przez 3 miesiące. No właśnie, to są... Proszę Państwa, to jest przypadek niestety negatywny. To są dramatyczne sprawy. Jest mnóstwo pytań, których nie zdążyliśmy zadać. Następnym razem, mam nadzieję, księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi Zaleckiemu, który był naszym gościem, je zadamy. Mam nadzieję, że również znajdą się choć trochę optymistyczne wątki w naszej kolejnej rozmowie, na którą już Państwa zapraszam. Kłaniam się nisko. Do widzenia.